Czego uczy mnie Biblia w Księdze Izajasza, 9 rozdział, 5 werset? Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu i nazwą go cudowny doradca, Bóg mocny, Ojciec odwieczny, Książę pokoju. Księga Izajasza, 9 rozdział, werset 5. Tak. Nazywa się cudowny. Cudowny, co to znaczy? Tym słowem wyrażamy wielki podziw, zachwyt nad wspaniałością i nadzwyczajnością i nadzwyczajną dobrocią. Większość z nas w ten sposób określa zapierające dech w piersiach cuda natury, takie jak wodospad Niagara czy Wielki Kanion. Jednak nie ma słów, które by właściwie opisały pełnię osoby Pana Jezusa Chrystusa. Gdy myślimy o Bogu, wszechmocnym Stwórcy, który stał się człowiekiem takim, przez którego wszystko powstało i przez którego wszystko istnieje, tym, który był dzieciątkiem trzymanym w ramionach Marii, tym samym, który był znieważany przez przywódców religijnych, wyśmiany przez swoich braci, zdradzony przez swojego przyjaciela, opuszczony przez najbliższych i przez samego Boga. Tym, który, gdy przyszli nieprzyjaciele, wystąpił w obronie swoich i poświęcił siebie samego. Tym, który poddał się pod niegodziwe ręce swojego stworzenia, które znęcało się nad nim w nieludzki sposób, pogardzając tym, który wszystko dobrze uczynił, sprawiając, że głusi słyszą i niemi mówią, że On, Trójjedyny, dobrowolnie został uczyniony grzechem na krzyżu, abyśmy mogli być zbawieni. On jest tym, o którym możemy z podziwem i miłością powiedzieć cudowny. Kiedy Izajasz miał wizję Boga i usłyszał i słyszał oświadczenie aniołów święty, 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 poczuł swoją własną grzeszność i znikomość wobec obecności takiego kogoś. Z podziwem pokłonił się przed nim, przypisując mu cześć, majestat i chwałę. Nasza reakcja powinna być podobna, gdy rozważamy wspaniałość i chwałę naszego Pana. Powinniśmy z głębi serca i z całych sił głosić, że On jest cudowny. Izajasza, 9 rozdział, 5 werset. Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu i nazwą go cudowny doradca, Bóg mocny, Ojciec odwieczny, Książę pokoju.